Co roku przed Sylwestrem większość z nas obiecuje sobie mnóstwo zmian na lepsze. Lecz już po pierwszym miesiącu dociera do nas, że jednak nie zawsze potrafimy dotrwać w naszych postanowieniach do końca. I właśnie w tym materiale chciałbym przedstawić Wam kilka najczęściej obiecywanych sobie postanowień noworocznych, których prawdopodobnie nie dotrzymamy, oraz jak temu zaradzić. Zapraszam. W tym roku schudnę. Klasycznie, jak co roku, jest to najczęściej składana obietnica przez wiele osób, lecz także najczęściej niedotrzymywana sobie obietnica. Aby temu zaradzić, warto spróbować notować systematycznie, co zjedliśmy i w jakiej ilości, by móc kontrolować kalorie, po które sięgamy zbyt często. Na początku może i nie schudniemy 20 kg, lecz po czasie taka zmiana na pewno przyniesie zadowalający efekt. W tym roku się za siebie wezmę. To postanowienie jest tak ogólne, że nawet sam postanawiający nie wie tak naprawdę, czego od siebie oczekuje, co w rezultacie przekłada się na zapomnienie postanowienia i żyje się dalej tak jak do tej pory. Zamiast ogólnikowego postanowienia warto spróbować od mniejszego postanowienia, ale z jasnym celem, jak na przykład przez 30 dni będę wychodził wieczorem na spacer. Może i to w niczym nie pomoże, ale za to samopoczucie i trening silnej woli będzie gwarantowany. Rzucam pracę i ruszam w świat. Brzmi kusząco, to prawda. Ale warto się najpierw zastanowić, czy aby na pewno warto rzucać pracę, która jest naszym stałym źródłem dochodu, by godnie żyć. A jeżeli już, to czy aby na pewno mamy oszczędności pozwalające nam na takie postanowienie. Może zamiast takiego postanowienia spróbować postawić sobie cel choćby taki, jak w tym roku polecę na wakacje do ciepłych krajów. Brzmi wspaniale i do tego jest bardziej realne i wykonalne bez utraty źródła dochodów. Zacznę ćwiczyć. Kolejna klasyka wśród postanowień. Zazwyczaj w styczniu z wielkim entuzjazmem i werwą wiele osób rusza na siłownię i próbuje przerzucić tony żelastwa, myśląc, że stanie się tak wielki jak Arnold Schwarzenegger. Lecz po 3 tygodniach kontuzje i zmęczenie powodują, że na tym kończy się przygoda z siłownią. Jednak jak już postanowisz zacząć, warto pamiętać, że małą łyżką także da się najeść i tu najlepszym sposobem na przetrwanie w postanowieniu będzie delikatny trening 3 razy w tygodniu co drugi dzień, nie przesadzając z wysiłkiem, jakbyśmy tam spędzili przynajmniej 4 lata. Rzucę palenie. Tutaj także można powiedzieć, że jest to klasyka postanowień noworocznych. Niestety w 8 na 10 przypadków kończy się dalszym paleniem już po 2 dniach. Sam coś o tym wiem. Jeżeli już chcemy definitywnie zakończyć z paleniem, może warto spróbować postanowić na początek ograniczyć palenie do kilku dziennie zamiast kilkunastu, by po czasie odejść całkowicie od palenia. Jest to bardziej prawdopodobne niż rzucenie w jeden dzień. Odstawiam cukier. Tutaj postanowienie jest podobne jak w przypadku rzucenia palenia. Warto się ograniczyć w spożywaniu cukru niż odstawienia go z dnia na dzień, gdyż właśnie odstawienie uzależnienia natychmiastowo zazwyczaj prowadzi do zastąpienia innym uzależnieniem, niekoniecznie dobrym. I w ten sposób znów zaczniemy się łapczywie objadać łakociami. Zacznę odkładać pieniądze. To postanowienie jest bardzo często obiecywane samemu sobie. Lecz bez planu kontrolującego budżet domowy raczej w 90% zostaje zapomniane już po miesiącu. Warto tutaj przede wszystkim zapisać, jaki mamy cel, na który chcemy przeznaczyć uzbierane pieniądze, zrobić kalkulację, ile zarabiamy, ile wydajemy oraz nie próbować za wszelką cenę odkładać każdego grosza, gdyż z przymusu jeszcze nikt nie zrobił czegoś dobrze. Na początek warto ustalić sobie kwotę, jaką jesteśmy w stanie raz na miesiąc zostawić w skarbonce i tego się trzymać. To tylko kilka przykładów postanowień, jakich w większości przypadków nie dotrzymujemy. A wy, jakie macie postanowienia noworoczne? Piszcie w komentarzach, czy wam udało się dotrzymać któregoś z wymienionych postanowień i w jaki sposób tego dokonaliście, oraz podzielcie się swoimi postanowieniami i czy trwacie w nich do tej pory. To wszystko w dzisiejszym filmie. Jeśli podobał Ci się mój materiał, byłoby mi bardzo miło, gdybyś zostawił łapkę w górę, zasubskrybował mój kanał oraz udostępnił dalej. Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.